całkiem będzie to spory haul spożywczy, słuchajcie, mówię całkiem serio. Z racji tego, że, znaczy w sumie nie z racji tego, ogólnie dzisiaj zrobimy sobie w filmie taki vlogowy full day of eating. Zobaczycie moje wszystkie posiłki, jakie spożyję w ciągu dnia, plus do tego kawa, herbata, napoje. Czyli u mnie woda. Jeśli chodzi w ogóle o napoje, to pewnie nie będę Wam pokazywać wszystkiego, co piję, dlatego że piję bardzo dużo wody. Piję kawę, czasami piję herbatę, no i ten mój taki pomarańczowy drink to kolagen, więc to są moje napoje tak naprawdę. Natomiast dzisiaj, jak już w końcu mam produkty i nie będę tutaj sklejać z czegoś, czego nie ma już w lodówce, to pokażę Wam to, co jem w ciągu dnia, ale zanim to, no to oczywiście najpierw zakupy. Rzecz na liście numer jeden. Cebula! Cebula musi być! Druga rzecz, tuńczyk. Uwielbiam, kocham. Polecam Wam bardzo serdecznie tuńczyka Rio Mare, spróbujecie raz, tak jak ja, i nie kupicie żadnego innego, mimo tego, że jest droższy, to ten tani tuńczyk absolutnie nie przypomina tuńczyka, na to wychodzi. Majonez, proszę bardzo, mój ulubiony majonez Winiary. I jedziemy dalej. Słuchajcie, były przecenione kalarepki, więc wzięłam dwie. My lubimy sobie, tak wiecie, ja obieram ją i kroję tak jak jabłko i lubimy sobie pochrupać kalarepki. Kiedyś w ogóle na Thermomixie była super, słuchajcie, może zrobię taką surówkę. Super surówka była właśnie z kalarepą, chyba marchewką i słonecznikiem. Nie pamiętam dobrze. I teraz tak, puddingi proteinowe, bardzo je lubię jako deser. Ale też jak jest gorąco, to je jem zamiast posiłku, jak nie mam ochoty czegoś innego jeść. Tych puddingów mam chyba, słuchajcie, tak, 5, bo tutaj Krzysiek też sobie zażyczył, proszę bardzo. Na pewno wystarczy na jakiś czas. Mam passatę Mutti, zdecydowanie najlepsza passata, moja ulubiona. Też jak spróbowałam raz, to nie kupuję, słuchajcie, żadnej innej. Po prostu to nie ma smaku w porównaniu z tą Mutti. Twarogi chude, to wiecie do czego, chyba nie muszę Wam mówić. Muszą być, u mnie muszą być twarogi w lodówce. Kupiłam burratę, bo kupiłam też pomidory malinowe, później Wam pokażę i może sobie zjem. Mam, słuchajcie, od kiedy wróciliśmy z Toskanii, ja nie miałam nigdy aż tak. Ja uwielbiałam burratę, uwielbiałam caprese, ale od kiedy wróciliśmy z Toskanii, ja mogę to jeść cały czas. Pokazywałam Wam, że na przykład latem, jak były upały, jadłam, wiecie, pomidora z caprese, z bazylią, oliwa na to, balsamico, nic mi więcej do szczęścia nie było potrzebne. Ta burrata, makaron z pomidorami, z bakłażanem, z cukinią i z burratą, ten, który robiłam, który Wam pokazywałam. To jest w ogóle mój hit. Uważam, że to jest mój najlepszy makaron, jaki robiłam kiedykolwiek. I super w ogóle patent, więc bardzo Wam polecam. Serek wiejski lekki też musi być, bo to jest dla mnie super przekąska. Czy to wiecie, z miodem, z owocami, białkiem, czy wytrawna. Mozzarella light, u nas zawsze musi być mozzarella, bo nigdy nie wiadomo do czego się przyda, czy to do kanapek, czy nawet do omleta, czy do jakiejś sałatki, niech sobie będzie, ona zresztą może dłużej poleżeć. I ostatnia rzecz z plecaka, to słuchajcie, kawa, skończyła nam się kawa i stwierdziliśmy, no w ogóle nie robię już od jakiegoś czasu tej kawy z dripa, dlatego że to wychodzi dużo drożej. Trzeba się z tym bawić, a ta kawa z ekspresu nam również bardzo smakuje. I teraz zdecydowaliśmy się, ja jakiś czas temu, wydaje mi się, że to była ta, właśnie nie jestem pewna. Natomiast piłam lawatce krema, nie wiem czy to jest ta, i była tak dobra, słuchajcie. I on też się, ona się nadaje i do kawiarki, i właśnie do ekspresów. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie smakowała. Zaraz Krzysiek będzie mielił i będzie robił kawę, bo to jego działka. No i tu jeszcze mam całą torbę zakupów. I tak, kupiłam rumianek, ale to nie dla mnie. Słuchajcie, przy zakupach Raffaello było za złotówkę i pani się mnie pyta, czy chce. No nie chcę, ale chcę, nie? Więc wzięłam to Raffaello. W ogóle za całość zapłaciłam 242 złote 36 groszy. Sałata rzymska do Cezarka, gdzie będzie na kolację Cezarek. Boczek do Cezarka, mimo tego, że ja się staram nie jeść takich wędlin, no to do Cezara musi być. Małe pomidorki, które zaraz tutaj przełożę do miseczki.
Ten ser proteinowy fajny jest, polecam Wam. Do omleta super się sprawdza, myślę, że i na kanapki też by się super sprawdzał. On po prostu smakuje jak żółty ser, tylko że ma większą zawartość białka. Pomidorki malinowe wzięłam 3. Co my tu mamy? Grana padano do cezarka, ale u nas też ogólnie musi być. I ja taką kostkę jak kupuję, to od razu mielę to w termomiksie całość. Uważam, że nic nie spłusza, się zaplułam, nic nie spusza i nie mieli tak fajnie grana padano czy tam parmezanu jak Thermomix. Papryczki, proszę bardzo, są przepyszne, sezon teraz na papryki i bardzo nam smakują. I banany, u nas bananów w tym roku chyba w ogóle nie było jeszcze, natomiast powiem Wam, że mi przed bieganiem, znaczy ja to pamiętam z kiedyś, nie? Wydaje mi się, że najbardziej, najfajniejsza opcja przed bieganiem albo po bieganiu to jest banan, więc kupiłam. No i ostatnia rzecz to, słuchajcie, jest taki duży filet z piersi z indyka. Będę robić do cezarka. Ogólnie ja wiem, że do cezara najlepiej jest pierś z kurczaka, ale policja mnie nie zaaresztuje, jak dam pierś z indyka. Także tak, całe moje zakupy, trochę tego nakupowałam, czy dużo, czy niedużo, wiecie co, no tutaj są, wiecie, jest kilogram kawy, są te puddingi, jest burrata, jest parmezan, tuńczyk, to nie były, wiecie, jakieś mega najtańsze rzeczy, no ale nadal, oczywiście wolałabym zapłacić mniej, no ale nic z tym nie zrobię. Także ja, słuchajcie, teraz myję na szybko lodówkę, pokażę Wam czym. I wiecie, można wszystkim umyć, tak? Ale to jest po prostu szybsze. To jest, ja to kupiłam na Allegro, CIF Perfect Finish i to jest do lodówek i mikrofali. Bardzo fajne, spsikuje ręcznikiem papierowym i tyle. Także całe moje zakupy. Fajnie, cieszę się, że jestem już zatowarowana na najbliższe dni, bo już po prostu brakowało wszystkiego w lodówce. Niewybredne komentarze, bo najczelny hejter tutaj stoi. Kawę zmielił, Florencja. Pachnie mocno. Moczem? A mocno. No, nie jest to kawa najwyższych lotów. Ale... Jak się rozwodniłaś. Ale spoko. Ja sobie tak, ja sobie dolewam, ale już Wam to mówiłam, ja sobie dolewam, słuchajcie, wody. Bo mi bardziej tak smakuje. No, także... Rozpoczynamy nasz dzień lenistwa! Dla bułki, słuchajcie, lato się nie kończy. Sezon wakacyjny trwa. Basening, plażing, semazing. Co ci znowu się nie podoba? Ojejku. No chodź, będziemy się głaskały, nie uciekaj. Zobaczcie, tutaj ma swoje kieszonkowe i ona wyławia swoje kieszonkowe, jak chce pójść do sklepu po tuńczyka. O, proszę, już. O, masz. I tak to jest z pieniędzmi, niby człowiek je ma, a ich nie ma. O Jezu, jak mi chlapnęła w oczy. Kiciusia, fajną masz zabawę. To mama zdalnie ją wymyśliła, a ojciec wykonał, tak? Fajnie jest. Słuchajcie, w ostatnim wejściu mówiłam Wam, że byłam na zakupach, a nie widać mnie, że będzie full day of eating. Więc właśnie robię sobie śniadanie, oczywiście omleta. Kupiłam pomidory malinowe w Lidlu. Są przepyszne i słuchajcie, moja rada, będę to powtarzać, może komuś uratuje pomidory, nie chowajcie pomidorów do lodówki. Widzę, że znowu lecicie, ale słuchajcie, co chciałam powiedzieć, to mówiłam Wam, że będzie full day of eating, dlatego Krzysiek sushi zamawia, nie? Fajnie. No już trudno, no trudno. Co chciałam powiedzieć, sushi zamawiamy z najczęściej z pracowni Sushi Wola.
i bardzo Wam polecam to miejsce. Wiecie dlaczego? Dlatego, że od lat trzyma jakość. To nie jest tak, że mamy też taką inną suszarnię, że czasami jest spoko, czasami nie jest spoko. Tylko pracownia Sushi Wola naprawdę trzyma jakość przez lata, więc jak coś, to bardzo Wam polecam. I to chciałam powiedzieć, że no co, no na śniadanie full day of eating, co ja mogę jeść jeszcze, jak kupiłam majonez, jak kupiłam pomidorki. Oczywiście, że robię sobie swojego omleta. To jest w ogóle hit jakiś, bo wiele z Was go testuje. I piszecie mi, że a, myślałyście, że jak to twaróg z musztardą, że jak to... No jest to dziwne połączenie, ja zdaję sobie z tego sprawę. Słuchajcie, no... Tak. Ale piszecie mi, że Wam bardzo smakuje, więc jestem super zadowolona, dlatego że ja jakoś pokazuję Wam, co jem, ale to nie znaczy, że Was do tego namawiam, żebyście, wiecie, jedli to samo. Natomiast ja bardzo lubię ten sposób, u mnie się dobrze sprawdza i widzę, że u Was też, więc bardzo mi miło i bardzo się cieszę. Dlatego dzisiaj omlet wjechał i jeszcze do, że tak powiem, mokrych jajek na patelnię od razu dałam sobie ten twaróg białkowy, nie twaróg, przepraszam, ten żółty ser w plastrach białkowy i on fajnie podbija tak smaczek. No, więc same pychotki dzisiaj. I chciałam Wam powiedzieć, że właśnie będziemy robić z Krzyśkiem, a propos tego, że chcę Wam też pokazywać proces. Dzisiaj chcemy, słuchajcie, z Krzyśkiem siąść do planowania Paryża pod względem kulinarnym, dlatego że ja na pewno, słuchajcie, ja w Paryżu zakochałam się absolutnie bez pamięci w zupie cebulowej, dlatego że my za pierwszym razem w Paryżu też byliśmy jakoś jesienią i ja absolutnie teraz będę jeść codziennie, czyli aż 3 razy albo 2, zupę cebulową. Kocham zupę cebulową w Paryżu z serem gruyère na górze i z grzaneczką zapieczone. Top. Krzysiek chce zjeść oczywiście krepesy, pewnie znowu się zaczai na tą budkę przy wieży Eiffla z Nutellą i z bananami. I wiecie co, wymyślałam, że fajnie będzie, jakby wiecie co, my ślimaki, foie gras i tak dalej, mamy już za sobą i jakby spróbowaliśmy raz, wystarczy. Szkoda, że nie nagrywałam wtedy na YouTubie, naprawdę chciałabym mieć tą pamiątkę, jak się bawimy ze ślimakami, tymi szczypcami i tak dalej, jak kelner jest tak niemiły i taki po prostu kij ma w nie powiem gdzie. Szkoda, że nie ma tych vlogów, natomiast my już to spróbowaliśmy i takie te klasyki mamy za sobą, a teraz mi się coś uświadomiło, że przecież my ani wtedy nie jedliśmy i fajnie będzie to zrobić, zjeść fondue. Francja, sery, więc fondue serowe, może czerwone winko do tego, no super się to skończy, ale właśnie tak sobie pomyślałam, że musimy znaleźć jakieś fajne fondue w Paryżu i Krzysiek mówi, kurczę, robi nam się długa lista tego, co chcemy zjeść, więc musimy sobie poszukać. Więc robimy zaraz, siadamy zaraz do zrobienia listy tego, co chcemy zjeść w Paryżu, plus tego, co mniej więcej chcemy zobaczyć, żeby zaplanować sobie to, bo mamy tam chyba 2 dni, sobotę, cały piątek i całą sobotę i w niedzielę rano wylatujemy, więc mamy 2 dni, więc wiecie, trzeba będzie trochę zagęścić ruchy. Krzysiek chce jakiś stadion zobaczyć, ja chcę zobaczyć Starbucksa, ale słuchajcie, tam jest taki Starbucks, ja nie wiem, czy do niego są kolejki, muszę też poczytać o tym. Taki Starbucks jakby w muzeum, w którym są malunki, jakieś freski, półrzeźby, rzeźby na ścianach i tak dalej. I bardzo bym chciała zobaczyć tego Starbucksa i stamtąd chciałabym kupić kubek z Paryża, bo chcę kupić 2 kubki. No, ale to wiecie, jakby musimy sobie to zaplanować i to właśnie dlatego Wam teraz o tym mówię. W kontekście tego filmu Trust the Process, tego, że będę pokazywać po prostu drogę, a nie sam cel, więc dzisiaj się chcemy tym zająć. Tak wygląda moje śniadanie, bo zapomniałam Wam pokazać. Proszę bardzo, ja mam taki dysonans, żeby nie polewać keczupem, jak się ma żywego pomidora i tego nie robię. Więc proszę bardzo, full day of eating, posiłek pierwszy, około 500. kalorii, 500-600. Słuchajcie, bardzo dzisiaj będzie szalone popołudnie u nas, dlatego że właśnie wyczyściliśmy stół i słuchajcie, i będziemy na tym stole uprawiać skrable i będziemy grać w skrable.
dawno nie graliśmy, jest zbyt gorąco, żeby wychodzić na zewnątrz. Ja się przygotowałam na jesień i wróciło lato, więc obraziłam się i nigdzie nie wychodzę. A tak serio, tak jak wam mówiłam, mamy dzisiaj spokojne popołudnie. Dostaliśmy Raffaello gratis w Lidlu. To zjemy to Raffaello, żeby wiecie, tak bez sensu nie leżało, nie? Bo mówiłam wam o tym oczyszczaniu przestrzeni, więc jakby no to się tyczy też wyjadania zapasów. Sorry, mam słuchajcie dzisiaj tak dobry humor. I dzięki mnie. Oczywiście, wiecie co Krzysiek zrobił? Coś czego ja nie lubię. Umyłem jej kubek. Nie, zrobił mi kawę drugi raz w tym samym kubku. A ja bardzo nie lubię pić drugi raz. Jakby Magda już, jakby to był ostatni film jaki widzicie, to znaczy, że Magda tego nie przeżyła. Nie wiem tylko jak wrzucić martwa, ale okej. Po prostu ciągłe szyderstwa na mojej osobie są tu uprawiane w tym domu. Kubek z Florencji i uważam... Ładnie się wybrałem. Uważam, że to jest jeden z dwóch najładniejszych kubków w ogóle. Dopytujecie mnie, ja słuchajcie, na koniec roku pokażę wam wszystkie moje kubki i zrobię ranking. Obejrzysz ten film? Oczywiście, jak wszystkie. Nawet o kosmetykach, tylko przebijam. Dobrze, słuchajcie. Kiedy zrobisz live'a, jak będziesz grała z Kawalerem Szwarc Karolina? Ludzie by mnie chcieli zobaczyć. Losujesz. Uwaga, losujemy. Jedną. Wiem. Ojej. L. Pierwsza. Tak, poza kamerami. Z racji tego, że to rodzinna rozgrywka, to poprosimy cztery korytka, bo Łuka też gra, ona jest bardzo elokwentną ściurzycą. Prawda? Jakie słowo byś ułożyła? Karma. Nie, saszety. I byś miała najwięcej punktów. Oczywiście, ty jesteś najmądrzejsza w tym domu. O, no i fajnie. Losujemy 7 literek, słuchajcie. Ja pierwsza. Raz, dwa, trzy, cztery. Oj, spadło. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie podglądaj. Nie podglądam. Nie. 5, 6, 7. W ogóle zdradzę wam taką tajemnicę o mnie, że ja nienawidzę... Mogę użyć tego... Ale w krawle. Brutalnego słowa. Bardzo nie lubię. No fajne mam literki. Chciałam powiedzieć wam, to że. Nie będę potem widział, jakie masz. Tak. To nie podglądam. Bardzo nie lubię, jak ktoś oszukuje. Wiecie, jestem na to bardzo wyczulona i dla mnie to nie jest cwaniactwo, tylko chamstwo. Ja nie lubię, jak ktoś zaprasza mnie na planszówki i zna te planszówki na wylot, na wszystkie odpowiedzi, albo jakieś reguły, o których nie powiedział i potem się cieszę, że wygrywa. Rozumiem. Czy ja już mogę zacząć? Raffaello. Nie no, weź, bo ja mam takie słowo, że cię zmiecie z butów. Proszę. Dziękuję. Za albo po. Znam słowo, nie. Mam takie słowo, do którego ty się nigdy nie stosujesz, ponieważ jesteś bierny, ok? Już mogę? Każdy by chciał, a robić to nie ma kom. Słowo. Tak, bo to pod publiczkę to od razu mi wychodzi. 2, 3, 4. Ale czekaj, widzisz, bo to... Co? O i widzicie, o i Krzysiek to jest właśnie taki społeczniak, że już jest krzywo, że już się do czegoś doczerpi. Oczywiście. Nie wiedziałam w ogóle, że no nie, no naprawdę mam przepiękne litery. Ojej, super, wow. Chciałam powiedzieć, że Krzysiek jest taką osobą, która zawsze wszystko kontroluje, nadzoruje, nie daj Boże, żeby było za linię i tak dalej. No, nawaham. No, co lubisz robić, a ja lubię... Nic. Drwić! Okej. Jakby ktoś pytał, nie gramy na punkty. Tak, my gramy... Bo nie chodzi o punkty, chodzi o to, no, że... To towarzystwo. Że nie ma co robić. Ale wiesz co? Jesteś po prostu prosiak. Zobaczcie, to jest najlepsze tutaj. A, już zabrał głowę. A skończyła się moja dobra pasta. Zdrowiamy Rafałów. Znad Raffaello. Raffaello. Dobrze. Teraz pojadę ambitnie.
A, teraz się głupio, nie? A widzicie, ja za każdym razem tak po mnie poprawnie. To jest amerykańskie imię, to się nie zgadza. Kogo czego nie ma? Lisa! No zajebiste literki mam. Po prostu. O. No dobrze. A mogę sprawdzić słowo, czy takie istnieje w polskim języku? Lisa? Kogo? Nie, swoje. A, swoje, sprawdź. To ja nie patrzę w kamerę i ty pokaż, czy istnieje. Oj, chciałam Raffaello wziąć do woreczka. Nie mogę ci pokazać. A, do tego. Do kamery, a nie do mnie. Słuchajcie, no naprawdę. Brakuje nam, wiecie co, tylko tutaj? Do jest. Naszej. No to dawaj. Brakuje nam do naszej popołudniowej rozgrywki tutaj tylko takich... Kurczę, ja nie wiem, czy to był czas PRL-u. Takich szklanek z takim koszyczkiem. Na pewno. No, nie wiem, o co chodzi. Co no. Tutaj no, jest... Jest polska wersja, oficjalnie w słowniku, sprawdziłem. Dawaj, no. Dupa. Lan? Lunch. Wiesz, czegoś się nowego dzisiaj dowiedziałem. Okej, okay, to ja zjem Raffaello. I to mysa. Ja wam tylko pokażę, jak zawsze wygląda ze mną gra w Scrabble. To są moje literki. Przypomnę tylko, że już zużyłam ukreskowane ły, ci, zimy, nici, ci. Rozumiecie? Okay. Rozumiesz? Jakie ty byś słowo ułożył? Ty byś ułożył chyba chrupki, nie? Oj tak. Oj, to by były u ciebie chrupki. Rozumiem. Okej. Okay. Teraz słuchajcie, muszę to nagrać. Brawo! 150 tysięcy punktów! Tak, wygrałaś! Pięknie! Oddajesz walkowerem? Co? Oddajesz walkowerem? Nie, no nigdy nie daję walkowerem. Właśnie, ale... jakie mam super literki. Jak zwykle. O, no fa... Ojej, jak cudownie! No! Ja prawie... Ale rozwalę system, ja człowieku. Ja prawie mam jedną potrawę, ale nie miałbym gdzie tego wsadzić. Kluski z truskawkami. Tak, tak jedno słowo. Gołąbki bez zawijania. Ale ja teraz rozwalę. No dawaj to swoje dwuliterowe słówko. Ja muszę coś sprawdzić, tak? Ale sypiamy tymi wiórkami. Dobrze, to trzeba, słuchajcie, naraz jeść. Zjemy to naraz. I może będzie poodkurzać. No powiem wam, że do Raffaello to ta czarna kawa spoko. Teraz patrzę, jaki Krzysztof jest. A co to jest? Utwór. O. Rodzaj utworu. To teraz patrzcie, jaka Madzunia jest bystra. Utwór liryczny o treści poważnej, refleksyjny. Dobra, poczekaj, jestem bystra jak woda w klozecie. A jednak znalazłaś. O, i teraz mógłbym mieć ten. Tą potrawę. Gołąbki bez zawijania? Tak, ale nie mam gdzie tego wsadzić nadal. Przynieś garnek? Mimi się jest na rozgrywkach, słuchajcie, jak coś. Trzyma kciuki za mamę. Miś? To teraz ja mam swoją dobrą pasę dalej, git. A, też czekam na to. Szczecin. Tylko Arka Gdynia brakuje. Krzysztof mówi, żebym nagrywała, bo to najdłuższe jego słowo. Miało być ramen, no. Ale ciągle nie mogłem znaleźć E, żeby się zmieściło. Teraz Magda dała zew. Więc teraz uwaga. Terezy. Trzy. Mania. Wow. Wow. Mój rekord chyba życiowy. Pięknie. Dobre. I fajnie, że się akurat tam zmieściłeś, bo czasami jest tak, że się wiesz. No właśnie tak liczyłem 3 razy, nie? A mega. Wiesz, jak się 7 liter wykorzysta, to wtedy bonus 50 punktów jakiś tak jest. Znaczy nie wiem, czy z Legią i z Pogonią wygrasz, więc to tak. Z Legią na pewno nie wygram. Pogoń teraz przegramy za meczem, ale z Legią to nie wygram.
Słuchajcie, ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że znalazłam nareszcie plus tiramisu. Ten kubełek nadaje się fajnie na śmieci potem. Tiramisu? Raffaello, przecież mówię. Przepraszam, powiedziałam, co mi w głowie siedzi. Bardzo cukru. A też wam pokażę zaraz, jaki ja miałam szachmat. Ale niestety nie zmieściłoby się to na planszę, nie? Przepraszam, bo napisałam brzydkie słowo, więc O, nie? Też tak uważacie? Dobra. Ktoś miał tę potrawkę. To od kiedy powiedziałeś? Ja ramen trzymam, to ry, a my... I E mi brakowało. I ciągle i ty no dałaś tu zep. Kurde. Bo no. Ciężko się już gdzieś tutaj wbić, żeby w inne słowo nie zepsuć. No. Słuchajcie, Krzysiek nagotował na 3 dni. W każdym razie używamy od świętnej naszej miseczki od Agi. To jest miseczka z Izraela. To jest miseczka, talerzyk, który sama zrobiłam. To jest lubiana. I słuchajcie, zobaczcie, ile my tego mamy. Trochę dużo, ale no trudno. Będzie na 2 dni. Ulubiona przekąska Krzyśka. I nie mrożona. Jakbyś znalazł mrożoną, to też byś kupił. Otwieram wszystko, zobaczymy, co mamy najwyżej później. Eda mamy. Najwyżej później do tego, do jednego przełożymy. Wczorajszy materiał kasować. Dzień dobry w ogóle. Miałam kasować wczorajszy materiał, bo wasza ulubiona youtuberka się nie popisała. Miał być full day of eating, miało być ojojoj, czego to nie miało być. No i właśnie czasami są takie dni, że się zapomina o nagrywaniu i o Bożym świecie. Ja wczoraj miałam taki dzień i chciałam wam powiedzieć, że to, że ja sobie to zaplanowałam, w sensie, że będę nagrywać, to nie zawsze tak jest, że wiecie, plany planami, życie życiem, nie zawsze tak jest, że jednak nagrywam. I na początku pomyślałam, dobra, skasuję ten materiał, zacznę się od nowa, a później pomyślałam, ale dlaczego ty chcesz w zasadzie to kasować? Jest fajny materiał, kawałek krótki, jest haul spożywczy, gramy sobie w skrable, domowy czas. To, że nie wyszedł ten full day of eating, tak jak sobie założyłaś, to nie znaczy, że tego vloga trzeba kasować. No to później miałam takie, no dobrze, no to jeśli go nie kasujesz, no to musisz wykasować ten materiał, gdzie mówisz, że full day of eating, bo cię zaraz zacznie ktoś rozliczać, że full day of eating, a ty sushi jesz. I słuchajcie, stwierdziłam, że właśnie, że nie będę niczego kasować, połączę po prostu, zrobimy weekendowy vlog, że nie będę niczego kasować, że... pokażę wam, jak to wygląda, że to nie zawsze tak jest, że wiecie, że ja sobie zaplanuję i cisnę za wszelką cenę, tylko po prostu elastycznie swoje plany dostosowuję do zmian, więc dzisiaj, słuchajcie, przychodzę skruszona, zrobimy sobie full day of eating, a tak naprawdę po prostu, mam nadzieję, spędzimy miło czas, spędzimy miło dzień. Jest niedziela, skoro weekend vlog i drugi dzień, no to tak. Ja już jestem po prysznicu. Robię sobie szybki make-up. Chciałabym powiedzieć, że siedzę z kawusią, ale siedzę z wodą. Dlaczego siedzę z wodą? Dlatego, że idziemy zaraz na naszą ulubioną kawusię. Zabieramy pieska Leszka. Ja słuchajcie, wstałam chwilę po 6:00. Tak sobie wczoraj zaplanowałam. Wiecie, że wstanę chwilę po 6:00. Wyprowadzę na szybki spacer maniutka. Wrócę i pójdę biegać. I słuchajcie, prawie tak było, tylko że tak. Ten szybki spacer z maniutkiem to się trochę przedłużył. Później jak wróciłam, zanim się ubrałam i zanim zrobiłam rozgrzewkę, to już dzieciaki się zbudziły. Krzysiek spał. Dzieciaki się zbudziły i musiałam je nakarmić, trochę się nimi zająć i dopiero później poszłam biegać. Więc finalnie wróciłam jakoś chwilę po 8:00.
No i co, prysznic, wiecie, mycie głowy, peeling ciała i tak dalej, no to się na tym schodzi trochę. No ale już nareszcie wyszłam, zbieram się powoli i lecimy na naszą ulubioną kawkę, na naszą niedzielną tradycję. I co, i słuchajcie, jestem przeszczęśliwa, że poszłam biegać. Co prawda ja jak byłam z psem, to było zimno, bardzo zimno. Wzięłam sobie koszulkę z długim rękawkiem. Ja tak myślałam, że może mi być później za ciepło. No i już było, powiem wam, pod koniec ciepławo. Nie tak, że się wiecie, jakoś męczyłam, upociłam, czy źle mi się biegało, ale już widziałam, że jak ludzie wybiegają, to jednak już w krótkich, no bo już było cieplej. W każdym razie było super, biegało mi się fajnie. Zrobiłam sobie na końcu takie przyspieszenie. Ja, słuchajcie, kiedyś tak miałam. Nie powiem, że wracam do tych czasów biegania, które miałam, ale naprawdę sprawia mi to przyjemność, tak jak wtedy. I słuchajcie, kiedyś tak miałam, że na tej po prostu ostatniej prostej, bo kiedyś z kolei biegałam, jak wybiegałam z domu, włączałam Endomondo, bo wtedy jeszcze nie było żadnych zegarków, Endomondo i dopiero pod domem wyłączałam, że biegłam całą trasę. A teraz robię sobie tak, że wychodzę z domu, kawałek przejdę, no, mieszkam już w innym miejscu. I właśnie kiedyś, słuchajcie, ta ostatnia prosta od świateł do bloku, to była odcinka. Ja nie wiem, skąd ja wtedy miałam siłę, bo przecież ja biegałam po kilkanaście kilometrów, ale właśnie ta ostatnia prosta to była taka do odcinki. No biegłam, aż mi tchu brakło i sprawiało mi to ogrom radości. I słuchajcie, dzisiaj, bo stwierdziłam, że idę na trójkę, zobaczymy, może da się zrobić piątkę. No więc udało się zrobić piątkę i ja, słuchajcie, patrzyłam na zegarek, ile mam dystansu i tak właśnie na tych ostatnich 200, powiedzmy, metrach tak przyspieszyłam, że już jak później zwolniłam, że nie przebiegłam tych 200 do tej piątki, to słuchajcie, myślałam, że mi tchu zabraknie, że płuca wypluje, ale nie wiem dlaczego, ale takie ostateczne zażynanie się sprawia mi jakąś dziką radość, nie wiem dlaczego. W każdym razie, słuchajcie, wróciłam w super nastroju do domu i będę was cały czas zachęcać do aktywności fizycznej, do czasu z samą sobą, bo ja to akurat łączę, jeśli chodzi o bieganie. I taka wróciłam, wiecie, naładowana, szczęśliwa, Krzysiek mówi, upocona, a taka zadowolona, no. Także ja jestem bardzo zadowolona, bo już mam aktywność fizyczną za sobą, więc mogę na spokojnie usiąść na kanapie. Oczywiście, wiecie, jeszcze będą długie spacery z Mariuszem, natomiast ja tego nie liczę jako do swojej aktywności, swoich treningów, ale jestem z siebie bardzo zadowolona, biegało mi się fajnie. I co? No. No i tyle. Wczoraj, słuchajcie, już nie nagrywałam, bo zrobiliśmy sobie w sumie popołudnie filmowe, już po skrablach. No oczywiście, że nie pamiętam tytułów, ale nie ma tego złego, bo to nie były jakieś super te, super dzieła, ale tę komedię oglądaliśmy już drugi raz i mogę wam ją polecić. Jest mega głupia, typowa amerykańska komedia. Jest mega głupia, ale po prostu my już oglądaliśmy to drugi raz i ja kocham tę aktorkę i nie wiem, jak ona się nazywa. Słuchajcie, komedia nazywa się Wrong Missy? Tak mi się wydaje. Wrong Missy i tam po prostu to jest hit, to jak ta kobieta gra. Jak na Netflixie to oglądaliśmy, jak macie Netflixa i wolną chwilę i szukacie jakiejś komedii, to rzadko kiedy coś polecam, a tutaj naprawdę niezłe jaja są po prostu. No, także jaki plan na dzisiaj? No, z racji tego, że jutro biuro, bardzo się cieszę. No to co? Dzisiaj trochę taka spokojniejsza niedziela. Żel do brwi. Dzisiaj trochę taka spokojniejsza niedziela, lecimy na naszą niespieszną, ulubioną kaweczkę z pieseczkiem. Troszeczkę pieseczka wcześniej wybiegamy, a później sobie siądziemy. I wiecie co, później jak wrócimy, to ja mam troszkę montażu. No taka klasyczna niedziela, troszkę montażu, troszkę ogarniania. Już 2 czy 3 vlogi mówiłam wam o tym, że chcę ogarnąć toaletkę. I teraz już mnie sytuacja do tego zmusza, dlatego że słuchajcie, kończą mi się czyste gąbki. Ostatnio jakoś lubię używać gąbek. Więc chyba by wypadało coś z tym zrobić. No oczywiście muszę sobie zrobić jedzenie do pracy. Z racji tego, że dzisiaj robimy full day of eating, w sensie pokażę wam, co jem w ciągu dnia, to sobie trochę pogotujemy, chociaż nie wiem, czy to nie zbyt dużo, czy to nie na wyrost powiedziane. Ale tak, mam nadzieję, że spędzimy przyjemny dzień razem. I mam nadzieję w ogóle, że słuchajcie,
taki weekendowy vlog Wam się spodoba. Konturówka do ust cały czas, ten konusek z Eveline, a dzisiaj na usta na całe, na wypełnienie powędruje Kylie. Jezu Chryste, w odcieniu... Nie wiem, 808 chyba? Myślałam, że się kotek skrada, ale nie. 808 chyba, ale to jest taki mały... Ale to jest taki mały druczek, że nic nie widać, więc... Więc sama dobrze nie wiem. Nie wiem w ogóle, słuchajcie, czy suszyć włosy, czy sobie jeszcze wyjść tak w mokrych. Nie chce mi się ich teraz prostować. Na pewno będę później to robić. Ale nie chce mi się. Teraz z tym bawić. No nie wiem. W każdym razie przyszłam, przywitałam się. Dzień dobry. Spędźmy dalej miło czas, spędźmy dalej miło tego vloga. Mam nadzieję, że cieszycie się, że nie skasowałam tej pierwszej części, że powiedziałam Wam. Nie chcę mówić o swojej porażce, po prostu o tym, że ja czasami też plany zmieniam i to nie jest tak, że się trzymam tej listy to do. Po prostu wiecie, oj, nie wiadomo jak. Nie, bo dzieje się życie. Także lecę się trochę ogarnę. Już, naprawdę już bym się kawy napiła. I jeszcze powiem Wam, że ten szlafrok z H&M-u bardzo mi się podoba, bardzo mi się go przyjemnie nosi i uważam, że jest przepiękny. I Wam też się podobał z tego, co widziałam, więc fajny jest. No słuchajcie, to już chyba ostatni raz w tym roku na tę sukienkę. To jest sukienka Laurella, ja kupiłam ją rok albo dwa lata temu. Plus perfum Maison, Maison. I to jest Springtime in a Park, proszę bardzo. Przepiękny, kwiatowy, lekki zapach, który dostałam na walentynki w tym roku. Także myślę, że tak wiosennie, letnio, jeszcze dzisiaj można. Kochani, jesteśmy, wróciliśmy z kawusi. Ja dzisiaj, Krzysztof ma na śniadanie, co ty masz? Jakieś mini pizze? Keto mini pizze. Keto mini pizze Krzysztof ma. A ja robię omlecik, a tu Wam rurka wystaje. A ja robię, słuchajcie, waniliowego omleta z cynamonowym twarożkiem i świeżymi borówkami. Brzmi jak najlepszy catering, ale nie będę Wam ściemniać. Moja kuchnia mi smakuje najbardziej. Prawda, Krzysztof? Potrafię co nieco upichcić. Co nieco. Fajnie, dzięki. W każdym razie wróciliśmy, słuchajcie, ze spacerku. A, co jest w tym omlecie? Mamy miarkę białka, mamy dwie łyżki mąki migdałowej, jajko i proszek do pieczenia. I ja, słuchajcie, żeby to rozmieszać, to dodam sobie trochę wody. I dzisiaj na patelnię muszę niestety dać olej, bo moja ulubiona patelnia jest w zmywarce. I będę smażyć na takiej, do której może to niestety przylgnąć za bardzo. Natomiast ja ogólnie smażę to na suchej patelni i nic się nie dzieje, ładnie się dosmaża, nic nie przystaje, no ale dzisiaj może być różnie, więc dam olej na patelnię. Proszę bardzo, ja mam taką konsystencję, to raczej się nie zetnie, bo mąka migdałowa nie jest mąką jakąś wybitnie chłonną, także włączam patelnię i zaraz zrobimy twarożek. I słuchajcie, teraz pokażę Wam, jak robię swój turbo trudny cynamonowy twarożek. Będziemy potrzebować trzech, no może czterech składników. I co ja robię? Do miseczki wrzucam pół kostki twarogu i będę ją rozciapciabywać widelcem zaraz, ale najpierw dam trochę erytrytolu. Widać? Proszę. Cyk, trochę erytrytolu, żeby było słodsze. Przypominam, erytrytol ma 0 kalorii. Cynamon. I ja, wiecie co, dodaję troszeczkę wody, żeby to było bardziej kremowe. Można dodać jogurtu, śmietany, co se tam chcecie. Ja pokazuję Wam, jak ja robię. No i dlaczego na mnie nie ma fokusa? Halo. No i wszystko rozciapciawuję sobie. A potem zamawiamy.
Ciekawe, czy są tacy ludzie, bo Krzyk powiedział, że rozciapciawuje, a później zamawiamy maka. I tak się właśnie zastanawiam, ale na pewno, może w sumie nie wiem, czy na polskim YouTube, bo się tak zastanawiam, czy są tacy ludzie, którzy robią, co jem w ciągu dnia i tego nie jedzą. Jak myślisz? To ja to zjem, słuchajcie. To jest za dobre, żeby tego nie jeść. I moje śniadanie będzie miało około 500-600 kalorii. Zazwyczaj tak ma. Wiecie co, dodam sobie jeszcze troszeczkę troszeczkę wody, żeby to było. Są knopersy z masłem orzechowym. Krzysiek krzyczy, że są knopersy z masłem orzechowym. Nie wiem, po co nam ta wiedza, ale okej. Tak, właśnie dlatego sobie dzisiaj sobie dodam. Myślisz, że masło orzechowe w knopersie jest równie zdrowe? No. Dobrze, także słuchajcie, tak wygląda mój twarożek. On już, jak widzicie, jest taki kremowy. No taki fajny się zrobił, nie jest taki suchy. Pachnie przepięknie cynamonem. No i w tym czasie umyję sobie borówki i sprawdzę, jak tam omlet. Moi drodzy, śniadanko gotowe. Także idę pałaszować. Wygląda pysznie, pachnie pysznie. No i nie będę ukrywać, też jest pyszne, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy je robię. Także nie mogę się już doczekać, bo jestem mega głodna. Także lecę. Smacznego, jeśli też coś jecie. Oj, słuchajcie, dzisiaj mam wypasiony obiad, ponieważ mam te spody z, na pizzę z Biedronki i one, słuchajcie, mają jeden spód, 140 waży, no to jeden spód ma około 350 kalorii, więc proszę bardzo, tu są dwa spody, więc od razu możecie zauważyć, jaki będę miała jutro obiad, bo nie chcę, żeby to wysychało. Powiem wam, że na to jest szał na Instagramie. Ja nie powiem, żeby to było jakieś najlepsze na świecie. Ja nie jestem osobą, która na przykład dużo soli. I ja tutaj dość mocno wyczuwam sól i drożdże. No to jest spoko na szybki obiad, jak nie chcę wam się gotować. Bo pizzy moim zdaniem to nie przypomina. Bardziej ta pinza przypomina pizzę. No ale tak jest moje zdanie. I słuchajcie, co ja będę z tym robić? Tutaj, dzień dobry, w ogóle tutaj mam drugą kaweczkę, tym razem w Wiedniu stacjonujemy. Co ja będę z tym robić? Passata pomidorowa jest, mozzarella jest, proszę bardzo, i chyba tyle. Wydaje mi się, że to będzie tyle z moich szaleństw, bo nie mam za bardzo innych rzeczy i nie chce mi się na górze, jak upiecze się, to dam jeszcze mozzarellę, słuchajcie. Nie mozzarella, tylko bazylię, sorry. Więc żeby było szybko, to proszę bardzo. Passata pomidorowa, cyk, cyk, cyk. Ja nie przyprawiam niczym. Mi ta passata mutti tak smakuje, że słuchajcie, niczym tego nie przyprawiam. Tylko rozsmarowuję, proszę, równomiernie. Wiem, co dam, słuchajcie. Mam tuńczyka, fajnie by było z tuńczykiem, ale pomyślałam właśnie teraz, że mam kukurydzę i dam kukurydzę. Właśnie nabrałam ochoty na kukurydzę na tym, słuchajcie. I ja mam taką malutką z Bonduelle. A, jeszcze mozzarella, poczekajcie. Muszę sobie otworzyć i odsączyć. Proszę bardzo. Daję całą mozzarellę, kroję na takie cienkie plastry, żeby mi się to, słuchajcie, roztopiło ładnie. Proszę bardzo. Hops. 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 Jeszcze kukurydza do tego. Można, wiecie, tutaj na to dać co się sobie chce. Szynkę, tuńczyka, boczek, kiełbasę, pieczarki. Wszystko można, słuchajcie. O. Tak będzie wyglądał mój obiad. Jest, wiecie co, jest gorąco. Ja przyznam wam szczerze, że jem teraz
nie jestem jakoś mega głodna, natomiast jem teraz, bo wiem, że jak teraz nie zjem, to później mi się wszystkie posiłki rozjadą. Obiad zjem za późno i później nie zgłodnieję w czasie kolacji i będę chciała zjeść dużo później, no i po prostu wiecie, nie kalkuluje mi się to tak, że wkładam co do piekarnika na 10-15 minut i gotowe, obiad dosłownie w 3 minuty. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moja pizza już jest gotowa. I ja jeszcze chciałam wam powiedzieć, chyba trochę ją przypaliłam, w każdym razie chciałam wam powiedzieć i przypomnieć o tym, że, bo ja mam takie, wiecie co, wrażenie, że w dzisiejszych czasach trochę wstydem pokazać jest w internecie jakąś nieidealnie, nie wiem, zbilansowaną, nieidealnie zdrową potrawę, a już no na pewno nie w odcinku co jem w ciągu dnia. Ja chcę ten stereotyp trochę przełamywać. Ja w ogóle mam wrażenie, że ja w tym roku chcę wszystko przełamywać. W każdym razie uważam, że proszę bardzo, zrobione jest lepsze od doskonałego, to po pierwsze, a po drugie czasami każdy ma takie dni, że nie ma ochoty gotować i ja naprawdę absolutnie nie mam nic do tego, jesteśmy tylko ludźmi, nie każdy zawsze ma ochotę jeść zdrowy posiłek, wiecie, jakby sami sobie dajmy na to przyzwolenie, bo ja mam wrażenie, że internet i właśnie tego typu vlogi niekoniecznie i nie zawsze dają, także tak, sama zjem całą taką pizzę, proszę bardzo, to jest w ogóle około 500 kalorii, jak się doliczyłam, więc moim zdaniem nie ma dramatu. No tak, ale nie jest, nie ma co się oszukiwać. Czy wszystko widać? Nie jest to zbyt pożywny posiłek. No chociaż są węgle, jest białko, tłuszcze, może jakąś oliwą poleję. Nie jest to jakiś najzdrowszy posiłek, tutaj nie ma porcji warzyw. Natomiast kolacja będzie wybitna, kolacja będzie pyszna, instagramowa, zresztą sami zobaczycie. A teraz zabieram się za moją jakże ambitną pizzę i lecimy oglądać jakiś film, bo Krzysiek coś znalazł, więc zobaczymy, co to takiego. Jak będzie spoko, to wam polecę, jak nie, to nawet nie wspomnę, także dziękuję za uwagę. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, mam wrażenie, że dzisiaj cały czas jest ten sam kadr. Na kolację robimy sałatkę Cezar. Już powiem wam, jak ja robię. Dzisiaj będzie niestety bez grzanek, ale tak, sałatę ziemską umyję, pokroję, do tego zrobię chipsy z boczku i później na tej samej patelni, to jest klucz, żeby nie myć patelni, obsmażę fileta z indyka. Zazwyczaj robiłam z piersią z kurczaka, ale teraz mam ochotę na indyka. Do tego pomidorki, muszę zaraz zmienić parmezan w termomiksie i sos do Cezara. Mój sos do Cezara to jest majonez, ketchup i ocet jabłkowy. Pomidorki, nie wiem czy mówiłam, koktajlowe. I to wszystko, pada mi bateria, więc zmieniam baterię. No i działamy! Cezarek jest już gotowy, wygląda, słuchajcie, jakby tu w ogóle sałaty praktycznie nie było, natomiast widzieliście, jest 590 kalorii. To by było na tyle w tym vlogu. Dajcie kciuka do góry, jeśli takie gotowanie i takie życie codzienne ze mną, taki weekendowy vlog przypadł wam do gustu. Czekam na was w sekcji komentarzy. I tyle się nagadałam, że padła mi jedna bateria, pada druga. Mam nadzieję, że film przypadł wam do gustu i widzimy się w kolejnym, myślę, że troszeczkę innym, ale również bardzo fajnym, moim zdaniem. Do zobaczenia, kochani. Pa! I Cezarek. Piękny wygląda, piękny wyszedł. Buziaki.